tam dzisiaj pokażę, jak zarabiać na pożyczkach 0% darmowych. Jesteśmy zalogowani we broker, wchodzimy w szybkie pożyczki, robimy szukaj, zaraz system. Pokażę dostęp do produktu. Proszę bardzo, tych produktów jest bardzo dużo. To są wszystkie stawki prowizyjne, jakie widzimy, i model rozliczenia, czyli sprzedaż, czyli zawzięcie pożyczki za 0% otrzymamy takie oto bonusy. Przykładowo, wchodzimy sobie, pożyczka bez zaświadczeń, 80 zł, pole pożyczka, wchodzimy w szczegóły, zawsze czytamy, na jakich zasadach zostanie udzielona prowizja. Wynagrodzenie przyznane zostanie pod warunkiem, że klientowi zostanie udzielona pożyczka na podstawie wypełnionego wniosku online. Wchodzimy sobie w link promujący, kopiujemy krótki link, zaznaczamy w przeglądarkę. Prowizja oczywiście się naliczy pod warunkiem, że daną pożyczkę otrzymamy i tylko prowizje są dla nowych klientów, czyli jak ktoś był kiedyś brał przykładowo w polu pożyczce, to takiej prowizji nie otrzyma, tylko nowych klientów. I proszę bardzo, składamy wniosek, wypełniamy i wysyłamy i otrzymujemy pieniążki. Następna pożyczka na przykład, proszę bardzo, via SMS, pożyczka bez zaświadczeń, 90 zł. Wchodzimy w szczegóły. Wynagrodzenie przyznawane będzie pod warunkiem, że klientowi zostanie udzielona pożyczka na kwotę minimum 300 zł. Czyli możemy wziąć 300 zł. Wysyłamy, tak jak pokazywałem, w linkach promujących. Krótki link. Kopiujemy. Wklejamy. Zaraz nam to pokażę. I proszę bardzo, mamy. I wypełniamy wszystkie swoje dane, wysyłamy i prowizja nam wpada. I tak analogicznie z każdą pożyczką. Jeszcze jedną zrobimy sobie, na przykład Moneyman, pożyczka bez zaświadczeń, 110 zł stawka, model rozliczenia CPS, czyli sprzedaż. Wynagrodzenie przyznane będzie pod warunkiem wzięcia pożyczki na kwotę 500 zł, czyli musimy wziąć minimum 500 zł. Link promujący, odznaczyć to tutaj trzeba, tą fiszkę. Proszę bardzo, krótki link, zaznaczamy, kopiujemy, wklejamy, zaraz nam się tutaj otworzy, wypełniamy taki wniosek, wysyłamy, proszę bardzo, i no to akurat jest jakiś problem, jeszcze raz spróbujemy, o, mamy, wypełniamy, jaka kwota, wysyłamy i to wszystko. Analogicznie robimy tak ze wszystkimi pożyczkami. I wchodzimy, jeżeli chcemy sprawdzić statusy, jak to wygląda, wchodzimy w statystykę, kampanię, statystyki. Zaraz nam tu się pokaże. Za każde wejście w stronę mamy klik. Tylko jak wejdziemy sobie w stronę, nic nie musimy wysyłać, mamy klik. A jeżeli wyślemy, to przejdzie nam wniosek jako wysłany, tak jak tutaj na przykład MetLife, Netia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wszystko jest proste i zrozumiałe. Także to wszystko i zapraszam. Dzięki.